co znajduje się w wielkiej lodowej kuli, przed czym ostrzegają nas telewizory i co już niedługo opanuje całą mapę Fortnite. Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam do oglądania. Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Bardzo dawno nie wstawałem rano i nie nagrywałem dla was ciekawostek, ale dzisiaj mam dla was naprawdę mnóstwo mega ciekawych informacji, więc postanowiłem, że ku przestrodze wstanę rano i dla was nagram. No, jeżeli 10:30 można nazwać rano. Dzisiejszy odcinek będzie głównie związany z zimą i moglibyśmy myśleć, że zima już tak naprawdę powoli się kończy, no bo święta już minęły, co mogłoby być jeszcze ciekawego z zimą w Fortnite robione? I tu się pomyliłem bardzo mocno, bo zima dopiero do Fortnite'a się zbliża i to wielkimi krokami. Pod ostatnim odcinkiem z ciekawostek zostawiliście ponad 6000 łapek. Jeżeli chcielibyście, żeby ciekawostki na kanale pojawiały się częściej, no to tak z te 7000 łapek tu zostawcie. A, no i oczywiście, jeżeli chciałbyś, żeby lato przyszło jak najszybciej, to wiesz co robić. Kliknij w przycisk wesprzyj twórcę w sklepie z przedmiotami, pisz kod IMANOJEK, potwierdź, a już jutro będzie 30 stopni. A, no i na G2A 3% zwrotu z kodem MANO, link w opisie, na nasz link do mojego Instagrama, wbijajcie, a teraz zaczynajmy. Pewnie zapytacie mnie, Mano, dlaczego masz najgorszego skina w grze, czyli skin za setny poziom karnetu. Wygląda dość fajnie, ale jest ogromny, nieporęczny, ciężki. No i powiem wam dlatego, że jest on bardzo mocno związany nie tylko z tym miejscem, bo to jest prawdopodobnie jego zamek, patrząc na loga, zaraz wam zresztą to pokażę, ale też na to, co jest w tamtej kuli. I to tak dosłownie jest bardzo mocno z tym związane. Twórcy, dodając kulę, stwierdzili, że bardzo mocno tym razem zabezpieczyli się przed ewentualnymi włamami, czyli tak naprawdę no już na tym poziomie nic w sumie nie możecie budować. Nie dość, że nie możecie budować na poziomie, czyli nie możecie dostać się w grze, tak samo w trybie powtórek, nie możecie dostać się do kuli, bo ekran się zamraża. Zresztą zaraz też nam się zamrozi. Ale twórcy nie przemyśleli pewnej rzeczy, że jeżeli zmienimy efekty na troszeczkę niższe, co ja i tak mam zrobione. W sumie była mowa, że trzeba mieć te niskie efekty, ale tak naprawdę nie trzeba mieć niskich efektów, bo nawet na epickich efektach, ultra efektach i tak mniej więcej widzimy, co tam się w środku znajduje. Ale jeżeli damy sobie efekty i tekstury na niskie, to podczas próby budowania w właśnie tej kuli wyskoczy nam taki oto obrazek, czyli niewątpliwie jest to nasz skin. Możemy tutaj sobie różne rzeczy postawić z każdej perspektywy, tak naprawdę możemy go sobie teraz zobaczyć. No nikt raczej nam nie powie, że to nie jest ten skin, oczywiście, że to jest ten skin, więc już wiemy, co znajduje się w kostce. Więc wróćmy do sprawy tego, co faktycznie znajduje się w tej kostce. Znajduje się tam zdecydowanie ten skin, ale to nie jest wszystko, ponieważ ten skin coś trzyma. I na powtórce, którą zrobił pewien redditowiec, którą umieścił na Twitterze, zresztą linki będziecie mieli w opisie, widać dokładnie, no może nie dokładnie, ale mniej więcej, co tam będzie się znajdowało, a będzie to takie oto coś, czyli coś, co znamy już z dawien dawna, czyli tak nasza zwana kostka, przez wielu nazywana Kevinem. Więc kostka nie zniknęła tajemniczo w jeziorze, tylko prawdopodobnie wróci. Wróci, a co ostatnio nam przyniosła kostka? No właśnie, to też jest bardzo ciekawa opcja, ponieważ kostka niedługo po swoim przybyciu do świata zespałniła albo stworzyła zombiaki, czyli po prostu wyrzuciła z siebie małe odłamki kostek, które później w niedalekim czasie powodowały, że na mapie pojawiało się pełno różnych zombiaków. Kurde, myślałem, że będzie łatwo grać i opowiadać o tym, ale to wcale takie łatwe nie jest. Mamy oponenta, więc polecimy sobie w jego stronę. Może uda się mu zrobić ziazi, bo nie wydaje się być jakimś najlepszym graczem świata, ale mogę się mylić. No, więc tutaj Manojek szybciutko wleciał, zrobił porządek i mamy to. Pewnie musiał być w niezłym szoku, kiedy król lodu do niego przyleciał na lotni i go zabił po prostu. No, ale czemu wspominałem o zombiakach? Z prostego powodu, że teraz również zombiaki zostaną dodane do gry. Prawdopodobnie, jeszcze nie jest to potwierdzone, ale był przeciek, jeden z redditowiczów również znalazł przeciek, który wskazuje jasno, że kostka rozpadnie się na różne malutkie cząsteczki, takie jak na przykład tutaj teraz widzicie, i z tych kostek będą wychodziły zombiaki, tylko że oczywiście lodowe zombiaki. Podsumowując, pan śniegu, którego widzicie tutaj, zespałnie na mapie wielkie lodowe odłamki, które będą spełniły wielkie lodowe zombiaki, z których prawdopodobnie będą leciały różne ciekawe rzeczy, typu jak wcześniej przy zabiciu będzie osłonka. Nie wiem, czy będą aż tak mocne, bo na zombiaki wtedy bardzo dużo osób narzekało. Ja również i raczej wolałbym tych zombiaków już nie widzieć, ale skoro mają być, mam nadzieję, że chociaż wrócą w całkiem logicznej formie i nie będą nam utrudniały aż tak życia, jak utrudniały przy pierwszym poznaniu. Dajcie znać w komentarzach, czy wygraliście jakby pierwsze zombiaki. W sumie to nie było aż tak dawno temu.
temu. I jak wam się wtedy podobały? No powiem szczerze, że mi podobały się średnio. No powiem wam, jeżeli chodzi o loot mój w tej gierce, no to raczej ciężko byłoby mieć coś lepszego, nie? Zobaczcie, mam wszystko tak naprawdę legendarne. Do tego digielka, więc łatwo możemy kontrować budowanie. Potki małe są, no niestety już tylko 6, a nie 10 w staku można trzymać, ale i tak nie jest najgorzej. Więc może kolejny winek, możemy o tym powoli myśleć. Więc jeżeli mamy już ustalone to, co jest w tym właśnie tamtym kółeczku, co potem z tego kółeczka wypadnie, jakie są konsekwencje tego, że to kółeczko tam jest, to porozmawiajmy o tym, co prawdopodobnie, oczywiście prawdopodobnie, bo żadna z tych informacji w sumie, no dobra, no to, że co tam jest w tamtym kółku, to jest potwierdzone, no bo sam wam to pokazywałem na własne oczy, widzieliście. Zombiaki znalezione zostały w plikach, ale jak zawsze nie możemy być pewni wszystkich potwierdzeń, ale teraz znajdźmy telewizor i zobaczmy, co tam ten telewizor wskazuje i zaraz zresztą też możemy po tym zobaczyć, dlaczego telewizor to wskazuje. Bo jak zawsze Manojek jest doinformowany na każdy temat i wam wszystko powie. Kurde, nie wiem, czy lepiej teraz robić takie właśnie odcinki, że ja gadam podczas gry, czy lepiej było, jak gadałem, wiecie, najpierw o tych wszystkich rzeczach, a potem dawałem gry, ale wtedy mi gadaliście: Mano, za dużo gadasz! Nie słucham! A teraz pewnie będziecie gadać: Jezu, Mano, nie skupiasz się na grze, albo długo tłumaczysz tą samą rzecz trzeci raz. Więc co ja mam zrobić, kochani? Nie wiem, ale na razie dobrze się bawię w grach, więc lećmy z tym. Dobra, mieliśmy oponenta, już nie mamy. Niestety raz mnie kliknął, więc to troszeczkę mi przeszkodziło, ale sobie chciał po prostu wrócić spokojnie ze strefy, no niestety trafił na Manojka. Czy to jest telewizor? Nie, z tego co widzę, tutaj nie ma telewizora, a bardzo bym był wdzięczny, gdyby jakiś telewizor jednak się znalazł. Ja powinien teraz wrócić na Tilted Towers, nie wiem, czy to już, czy to chyba nie ma sensu teraz, co? Dobra, mamy kolejnego oponenta, tutaj myślał, że mu się uda, ale no nie uda mu się, jasne, że mu się nie uda. Telewizory, bo również o nich była mowa i w sumie są jednym z ważniejszych punktów tego odcinka. No zdecydowanie na zgubnych ziemiach jakiś telewizor znajdziemy. Dobra, no snajperka nie jest może najlepszą bronią na pierwszy broń. To raczej też nie jest najlepszą bronią na pierwszy broń. Pistolet też raczej nie jest najlepszy. O, dobra, to już może być. W tym domu musi być telewizor, co? O kurde, jak tego szukałem, to nigdzie nie było, tak? A teraz znajduję to nawet na podłodze. To jest naprawdę komedia. Mamy telewizor i co tutaj ciekawego jest pokazywane? Weather warning, czyli ostrzeżenie pogodowe. Myślałem, że we mnie wleci, ale nie wleciał. Ale mógłby na przykład go ściągnąć. Ty, czemu oni... Dobrze, ale weather warning, czyli znak jest taki, że się ozimni i to bardzo i spadnie dużo śniegu. A jeżeli już o śniegu samym mówimy, no to na przykład możemy sobie porównać. Bardzo fajne porównanie zrobiło Fortnite Polska, że do wszystkich tutaj źródeł będą linki w opisie, gdzie pokazało mapkę na początku, kiedy pojawił się śnieg, do tego jak wygląda to teraz. Co jasno pokazuje, że śniegu jest coraz więcej. Ja nie potwierdzam tego, nie mówię, że tak jest na 100%, bo ja nie pamiętam, jak było na początku, kiedy to przyszło, ale mamy tutaj takie oto dwie mapki, które pokazują to właśnie, o czym teraz mówiłem, więc jest taka szansa, że faktycznie tego śniegu jest więcej, a prawdopodobnie będzie jeszcze więcej, no bo jeżeli niedługo coś wydarzy się z tą kulą i faktycznie będą te zombiaki, no to strzelam, że śnieg pokryje całutką mapę i mapa będzie wyglądała mniej więcej tak, czyli będzie cała pokryta w śniegu na czas tego eventu zimowego. Czy wam też... samoloty. Kocham samoloty. Samolot to zdecydowanie jest najfajniejsza rzecz, jaka została dodana do gry. Tak trzymać epik. Dobra, powiedziałem już o wszystkim, co chciałem opowiedzieć przed chwilą. Bili mnie dość mocno, więc teraz czas założyć najbardziej tak zwanego sweaty, spoconego czy tryhardowskiego skina świata, czyli piłkarkę, tarczę i najbardziej tryhardowy kill-off i spróbować coś ugrać. Może niekoniecznie wygrać, bo wiecie, jak to ze mną jest, ale kilka killi przynajmniej zdobyć można. Ostatnio kille wchodziły solo, więc spróbujemy. Damy z siebie wszystko. Dlaczego powiedziałem damy? No bo oczywiście mam tutaj wielką wiarę, że wy zawsze jesteście ze mną i wspieracie i kibicujecie, żebym ja wygrywał P90 w pierwszym meczu. No i dokładnie o tym mówiłem, że wspieracie i kibicujecie. Jak takie bronie mi będą leciały zawsze na początku, to nie ma bata, żebym ja przegrywał gry. I teraz, żeby było śmiesznie, powinienem się wywrócić i wtedy bym zrobił taką wielką buzię i powiedział: o, coś mówiłem? To było takie śmieszne, nie? Dobra. Nie ma samolotów w tej grze.
Usuwam wszystkich graczy, którzy latają samolotami od dzisiaj. Pamiętajcie mnie. Teraz dylemat. Czy uciec Riftem, czy uciec samolotem, który podstawili mi pod nos w sumie? Chyba polecę sobie samolotem w końcu. Po coś te samoloty są? A przylecimy sobie w jakieś inne ciekawe miejsce. Szybciej to wyjdzie, bezpieczniej to wyjdzie. A przy okazji ktoś nas może zauważy, więc się troszeczkę postrzelamy. Tak, tak, wiem, że hejtuję samoloty, ale jak mam ich nie używać, skoro są? I skoro wszyscy ich używają, to ja mam być gorszy. Nie mogę przegrywać dlatego, że wszyscy używają czegoś, a ja nie mogę tego używać. To jest bez sensu. Nie, mam wrażenie, że ten samolot tak dość kwadratowo wygląda. O, teraz się naprawił. Nice. Tilted Towers. Czy tutaj ktoś jest? Ktoś powinien tutaj być. Dobra, mam już oponenta, który spróbował we mnie strzelić. A takie strzelanie się we mnie, to wiecie jak się kończy, wbitą. I śmiercią? Nie, nie śmiercią. Ty, proszę się ze mną budować. Dobra, no troszeczkę może dłużej to trwało niż planowałem. Prawdopodobnie tak. Ale to drzewo mnie tam zatrzymało na zbyt długo. Na zbyt długo mnie to drzewo zatrzymało. Jezu, ile mam dużych potek. No niestety, zauważyłem, że nawet jeżeli teraz nawet nieźle już mi idzie granie, to dlatego, że lepiej strzelam, bo trenuję strzelanie, ale dalej, jeżeli ktoś się dużo lepiej buduje ode mnie, no to przegrywam te fajty i to był idealny właśnie przykład tego, że jeżeli tylko trafię na lepszego gracza, no to nie idzie tak kolorowo. No, bardzo lubił się chować, ale... Ojejku. Dobra, ten też bardzo lubił się chować. Jakiego miał shotguna, ty? Jak to jest możliwe, że żaden z nich mnie nie trafił? Nie wiem, ale dobra, też nie wszystko, mano. Mano to jeszcze nie wszystko, więc lecimy po typka. Tylko gdzie ten typo jest? Kurde, taki był odważny do strzelania. Jak tutaj widzi, że mano jak se skacze, kozaczy, to już nie ma do kogo wyjść. Biją się w domku. Nie może mnie tam zabraknąć, drodzy państwo. Jakiś pajac ucieka. Dobra, czy ja naprawdę prawie przegrałem z jakimś bambikiem? Nie może być, kochani. Czyściłem przyjemny całkowicie. Lubię takie rzeczy. Dawno tak nie czyściłem całkowicie. No i teraz wypadałoby się wyczyścić jeszcze tego typa, co tu spadł z tego samolotu. I on spadł gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że on już może być zbyt daleko, żeby go dogonić. O kurde, strefa! Dobra, strefa, jeszcze mi zabrał ostatniego pewnie Rifta, coś mi się tak wydaje. Więc troszeczkę się zasiedziałem. Troszeczkę się zasiedziałem, moi drodzy. No ta, Riftów już było na marne szukać, więc jedyne co... To weźmiemy sobie tego kładziora i spróbujemy jak najszybciej tam dojechać, ale i tak wylądujemy tam totalnie bez HP. Zostało mi 8 HP. Jeszcze nie trafiłem tego. Dobra, 5 HP. Wygram to na pewno. Jeszcze strefa po drugiej stronie rzeki, oceanu. Dobra, tutaj jest jeszcze... Nie, to nie była skrzyneczka. Proszę, żeby ktoś zostawił bandaże ze sobą. Po co wam bandaże? Przecież bandaże to są dla dzieci. Przecież nikt nie zbiera bandaży. Dobra, mamy ten czpadę teraz. Mamy samoloty. Hello, darkness, my old friend. Trafiłem go, nie? Wydaje mi się, że go trafiłem, no ale byłem na pół hita nawet. No mega unlucky wyszło, nie miałem HP przez tą strefę, przykro mi, ale i tak bawiłem się dobrze, mam nadzieję, że wy również, więc dajcie znać, czy chcecie więcej takich informacyjno-solo rzeczowych, ja się bawiłem bardzo fajnie, trzymajcie się!